dobry. Znajdujemy się w miejscowości Kopydłówek w województwie wielkopolskim. Dzisiaj będziemy przeprowadzali test spalania kombajnu Rostelmash Akros 595+. Obecnie właśnie kombajn podjechał pod dystrybutor. Będziemy tankowali pod sam korek, aby mieć tutaj jak najbardziej realne wyniki. Jesteśmy już przy polu, które będziemy kosić. Trasa wynosiła 4 km. Jak widać, tutaj będziemy kosić kombajnem Rostelmash Akros 595+, wraz z 6-rzędową przystawką firmy Capello. Więcej na temat samego kombajnu, jak i przystawki w późniejszej części materiału. Podczas dzisiejszej próby średni plon, jaki zbieramy, to jest wydajność średnia około 8 ton, wilgotność około 32% i wymłacalność na bardzo dobrym poziomie, ponieważ wszystkie kolby są wymucone. Głównymi zaletami tego kombajnu jest wielkość bębna mucącego, którego średnica to 800 mm. Szerokość tego bębna to 1,48 m. Kąt opasania klepiska to 130 stopni, co przy tej szerokości daje nam bardzo dużą powierzchnię tego klepiska, która wynosi 1,38 m². Tutaj oczywiście, mówiąc o klepisku, należy także wspomnieć o tym, że klepisko jest symetryczne, czyli jak tutaj teraz kosimy kukurydzę, będziemy potem kombajn zmieniać na koszenie zbóż. Możemy to klepisko obrócić o 180 stopni, co przedłuża jego żywotność. Także przy przypadku klepiska należy wspomnieć o systemie opatentowanym przez Rostelmasha. Jest to system Jump Control. To jest nic innego jak awaryjny zrzut klepiska. W momencie, kiedy operator czuje, że maszyna może zapchać się tutaj pod bębnem mucącym, a klepiskiem, możemy za pomocą dźwigni nożnej w kabinie opuścić awaryjnie to klepisko na maksymalną szczelinę, jaką jest 8 cm. Wtedy materiał nam przeleci dalej i nie musimy mieć niepotrzebnych przestojów na polu. Kolejnym opatentowanym elementem kombajnu Rostelmash Akros 595+ są hydropulsatory. Jest to nic innego jak ruchoma ściana w zbiorniku na ziarno, która podczas ładunku zaczyna drgać, ułatwiając nam wysyp sypkiego, mokrego materiału. Możecie to właśnie w tym momencie zobaczyć podczas pracy. Po zakończeniu omłotu na bębnie mucącym masa trafia w dwa miejsca. Pierwszym miejscem to są od góry patrząc wytrząsacze. W tym momencie kombajn Akros jest kombajnem pięciowytrząsaczowym, aczkolwiek, jak już wspomniałem wcześniej, patrząc na szerokość bębna mucącego, która wynosi około 1,50 m, no to tutaj te 5 wytrząsaczy jest bardzo szerokich. Także jest specjalna budowa tych wytrząsaczy. Są to wytrząsacze kaskadowe, które na każdej kaskadzie mają dodatkowe małe kaskady. Drugim elementem, na który trafia materiał, jest podsiewacz. Przez swoją pracę drgań tak on ustawia materiał, że cięższe składniki materiału stają się niżej, lżejsze są do góry. Przez to, kiedy ten materiał z podsiewacza trafia na sito wstępne, a potem na sito górne, mamy tutaj dwie kaskady, które ułatwiają wydmuch plew i zabrudzeń z ziarna. Mówiąc o zanieczyszczeniach, należy także wspomnieć o wentylatorze, który
wydmuchuje te zanieczyszczenia. W kombajnie Rosten masz Acros 595 Plus, jest to wentylator dwusekcyjny. Dzięki temu mamy zapewnienie, że zawsze będzie odpowiednia ilość powietrza, żeby te zanieczyszczenia wydmuchać. Idąc dalej, mamy tutaj dodatkową mucarenkę, czyli wszystkie niedomucone materiały z sheet wracają na dodatkową mucarnię, niezależny układ niedomłotów. Co nam to daje? Daje nam to, że każde niedomłoty nie wracają na bęben mucący, czyli nie mamy dodatkowego obciążenia na mucarni. I oczywiście delikatnie traktujemy ziarno, co jest bardzo ważne w przypadku zachowania jak najlepszej jakości omłotu. Kombajn Acros wyposażony w standardzie jest także w rozrzutnik plew oraz rozdrabniacz. Tutaj akurat na tym teście kosimy bez rozdrabniacza. W przypadku, gdybyśmy kosili z rozdrabniaczem, mamy to możliwość wybrania dwie prędkości robocze. Tak naprawdę dzielimy to na prędkość na kukurydzę i na prędkość na zboże. Zakończyliśmy dzisiejszy test kombajnem Rosten Masz Acros 595 Plus wraz z przystawką Capello Quasar R6. Skosiliśmy 6 hektarów kukurydzy. Plony, jakie uzyskaliśmy, to 8 ton z hektara przy wilgotności 32%. Kombajn po tankowaniu spalił 127,5 litra paliwa. Dojazd i powrót na pole wyniósł około 7 km. Bardziej szczegółowe informacje pokażę w kabinie kombajna. Tutaj mamy wskaźniki pracy. Interesuje nas dzisiaj wskaźnik za dobę, czyli to, co zrobiliśmy dzisiaj w danym teście. Podczas łącznej pracy spalił 127,5 litra paliwa. Jest to, jakby to powiedzieć, to samo, co pokazał nam dystrybutor, jak zatankowaliśmy kombajn. Podczas samego omłotu spalił 103,5 litra. Podczas dojazdu spalił około 10 litrów. I na postoju podczas wysypów bądź różnych przerw, jakie mieliśmy, spalił 14 litrów. Wynika z tego, że na sam hektar spalił 17,3 litra. Tutaj dla potwierdzenia powierzchnia, jaką dzisiaj skosiliśmy w hektarach, wynosi 6 hektarów.